Witam serdecznie, Maciej Sześniewski, jesteśmy w telewizji klubowej Hutnika Kraków HTV. Zapraszam na drugi odcinek z serii Zagięci na Hutniku, a więc program, w którym omawiamy bieżące, najważniejsze kwestie wokół klubu, wokół drużyny. Dzisiaj w wyśmienitych nastrojach wszyscy po ostatnim bardzo dobrym sparingu wygranym 3-1 z GKS Jastrzębia, a więc można powiedzieć, że maszyna ruszyła. W moim programie dzisiaj brać udział będą piłkarz Hutnika Łukasz Kędziora. Dzień dobry, witam. Prezes Artur Trębacz. Dzień dobry. Trener Hutnika Szymon Szydełko. Dzień dobry. I Szymon Wantulok, TVP Kraków. Dzień dobry, witam. Na początek myślę, że poprosiłbym prezesa Artura Trębacza, aby odniósł się do takiej najbardziej palącej kwestii przede wszystkim w mediach w ostatnich dniach, a więc akcji Druga Runda. Akcja zapowiedziana bardzo fajnie zrealizowanym filmikiem, w którym Hutnicy prezentują swoje, to jak trenują ciężko przed rozpoczęciem drugiej rundy. Panie prezesie, na czym polega akcja i co pan może więcej na ten temat powiedzieć? No, genezą jest to, co jest naszym celem tutaj, jeżeli chodzi o ten sezon, czy tą rundę już w zasadzie, która nam została, czyli walka o utrzymanie, gdzie chcemy maksymalnie na tym się skoncentrować i wszystkie możliwe środki ku temu doprowadzić, żeby zespół był dobrze przygotowany. I pod kątem sportowym, o co dba trener, ale też pod kątem finansowym, tak żeby tutaj nic zawodnikom nie brakowało. Wiadomo, że troszeczkę ryzykujemy w tym momencie, bo zespół mocno się zmieni. Przyszło kilku zawodników, to są zawodnicy jak na nasze możliwości dość drodzy. Także ta nasza bariera finansowa, jeżeli chodzi o kwestię budżetu, lekko może zostać zachwiana, dlatego tutaj zwróciliśmy się do naszych niezawodnych kibiców o wsparcie, tak żebyśmy tutaj nie mieli innych problemów pozasportowymi, bo mam nadzieję, że te sportowe, to z nimi sobie poradzi trener, natomiast my byśmy tu chcieli jako zarząd zadbać o to, żeby drużyna skupiła się tylko na walce o utrzymanie i nie miała z tyłu głowy innych problemów. I stąd ten apel do kibiców, żeby nam pomogli. Jak kibice mogą pomóc? Tak powiedzmy to, że tak powiem, już konkretnie. Kibice, korzystając z naszego sklepiku internetowego, mogą wykupywać różne pakiety wsparcia, gdzie w zamian za to wsparcie, które będą okazywać, będą otrzymywali pewne gadżety. Gadżety niedostępne w oficjalnej otwartej dystrybucji. Dokładnie limitowane, ciekawe. Także taka fajna pamiątka na przy okazji no, możliwość uczestnictwa w czymś fajnym i no, wtedy takie osoby też będą mogły o sobie powiedzieć, że swoją cegiełkę do tego utrzymania dołożyły. Także zachęcamy kibiców, wszystkich dobrze życzących Hutnikowi, aby wsparli akcję Druga Runda i można zajrzeć na stronę internetową do sklepu internetowego Hutnika i tam sobie popatrzeć, wesprzeć klub w przygotowaniach do drugiej rundy. Dziękuję panie prezesie. Tutaj też będę prosił za chwilę o włączenie się do, być może od razu prezes się włączy do tej dyskusji, transfery. Panie trenerze, zespół wzmocniony 5 zawodnikami, Zmorzyński, Bełczowski, Kitliński, Wojcinowicz, Gajda. Jaki klucz tutaj był przyjęty do tego, aby te wzmocnienia poczynić? I co pan może powiedzieć na ten moment już po, no myślę, paru tygodniach pracy z tymi zawodnikami nowymi? Czy jest pan zadowolony, czy jak wyglądają w treningu? Parę słów o każdym. Tak by było idealnie. Czy może na początek tak, jaki był klucz? Klucz był taki, że po prostu po analizie rundy jesiennej, po analizie zawodników, którzy nam pasują do systemu, zostały wypytywane miejsca, na które szukamy zawodników. Tak jak już wspomniałem ostatnio, każdy transfer był starannie przygotowany. Staraliśmy się zawodników pozyskać takich, którzy osiągali dobre wyniki w innych klubach, w innych drużynach, a byli tutaj finansowo w miarę na możliwości klubu i tutaj na pewno takie rzeczy decydowały, ale też przede wszystkim no, bardzo ważną rzeczą było to właśnie, jaki dostawialiśmy o zawodnikach też feedback z szatni, w której się znajdowali, także staraliśmy się tu dobrać jak najlepiej zawodników pod kątem
tak samo tutaj mentalnym do zespołu. Są to młodzi zawodnicy, zawodnicy, którzy są głodni sukcesu, są głodni osiągania zwyciężania, głodni osiągania dobrych wyników i na pewno tutaj też pomogą zespołowi w tym, żeby zdobywać punkty i tutaj zapewnić sobie utrzymanie w drugiej lidze. Może zaczniemy od Piotra Zmrzyńskiego. Jest to zawodnik, którego znam bardzo dobrze. Grał u mnie w Stalowej Woli. Zawodnik, można powiedzieć, tytan pracy. Zawodnik, który stawia wszystko na samodyscyplinę, na sport i tutaj daje bardzo dużo zespołowi. Tak jak tutaj można było usłyszeć na Twojej analizie tego zawodnika, zanim trafił do nas do klubu, ja też to potwierdzam, że można się spodziewać tego, że ta strona zostanie na pewno przez niego zaorana, więc tak to jest zawodnik, który się nie zatrzymuje. Wojcinowicz jest to zawodnik, który gra bardzo twardo, jest to taki boiskowy wojownik, zawodnik, który gra bardzo dobrze w powietrzu i daje zespołowi takie cechy właśnie, bardzo mocno tutaj cechy takie mentalne, daje tutaj zespołowi takie cechy właśnie tego fightera. I tak samo wygląda na chwilę obecną bardzo dobrze, dobrze się wkomponował zespół, także tutaj wszystkich tych transferów, może nie będę przy każdym mówił, że ktoś wygląda bardzo dobrze, bo nie ma takiego transferu, który na chwilę obecną, z którego byśmy byli niezadowoleni. Gajda jest to młody zawodnik, który do nas trafił jako ostatni transfer. Jest to zawodnik, który ma ogromny potencjał. Zawodnik, który gra w środku pola, mimo młodego wieku gra bardzo dojrzałą piłkę. Widać, że jest to zawodnik kształtowany na takie, można powiedzieć, wyższe granie. Ma bardzo fajne nawyki, które pozwalają mu na to, żeby przy już szybkiej grze drugoligowej z zawodnikami, którzy potrafią dobrze grać w piłkę, bardzo dobrze się wkomponować w zespół i na pewno tutaj mimo swojego młodego wieku nie odstaje. Wręcz ja myślałem, że będzie większa różnica. A tak naprawdę jestem z każdym treningiem coraz bardziej i każdym sparingiem tutaj mile zaskoczony, że ten zawodnik tak dobrze tutaj nam tutaj pracuje w zespole i dobrze się komponuje. A na jakiej pozycji ten zawodnik? Zawodnik to jest defensywny pomocnik. Defensywny. Środek pola, tak. Michał Kitliński. No to popularny kitek. Popularny kitek, zawodnik, który ma cechy takiego zawodnika, którego nam tutaj brakowało, czyli grę tyłem do bramki. Ogólnie jest to bardzo wszechstronny zawodnik, bo przodem do bramki w sytuacjach jeden na jeden też radzi sobie bardzo dobrze. Tutaj jakiś swój zalążek swoich możliwości pokazał właśnie na sparingu, obsługując Hafeza bardzo dobrym podaniem. Był tu ustawiony właśnie między innymi tyłem na jeden kontakt, wprowadził zawodnika podaniem prostopadłym i dało nam to bramkę z Jastrzębiem. Także jest to zawodnik, który swoim raz wyszkoleniem technicznym, dwa tak samo swoją pracą daje dużo dla zespołu. I to był transfer, który na pewno, żeśmy go dlatego pozyskali ze względu na to, że w ostatnią rundę też miał bardzo dobrą prezentację. Według mnie był to jeden z najlepszych zawodników trzeciej ligi grupy czwartej. Także tutaj też potwierdza to nasz ruch transferowy, że na pewno spadaliśmy każdy transfer z każdej strony. Kto jeszcze? Kamil Bełczowski, zawodnik, który gra bardziej tu niżej właśnie na pozycji numer 10, jest przez nas ustawiany, ale także może nam tu dać opcję gry na boku. Zawodnik, który bardzo dobrze czuje się w podaniach za plecy obrońców, ma bardzo dobrze ustawia się do takich piłek, które są grane w celu zdobycia pleców drużyny przeciwnej, więc tutaj tak samo duży na to nacisk kładziemy. Jeżeli przeciwnik nam zostawi trochę miejsca za swoimi plecami, na pewno ten zawodnik będzie chciał to wykorzystać i tutaj dużą właśnie wagę do tego przykładamy, żeby on w ten sposób dawał nam jakość jako zawodnik, który gra pod napastnikiem. Super, bardzo, bardzo wyczerpująco. Czy ja mogę wywołać do tablicy Łukasza? Jasne, Łukasz, bo ty jesteś w drużynie Putnika, grałeś na jesień, będziesz grał na wiosnę. Ty znasz realia tej ligi, a ja przygotowując się do programu przeanalizowałem, jak to wyglądało w poprzednich sezonach. Zazwyczaj do utrzymania potrzebne było około 40 punktów. Hutnik ma w tym momencie 13, czyli matematyka z nią błagana. Przepraszam, z tymi 40. Proszę. Matematyka jest nieubłagana. No, podobnie rok temu liczyłem, nie? 46 trzeba mieć. Poprzedni sezon był wyjątkowy faktycznie, ale no. Poprzednie te dwa sezony, cofnąć jeszcze do tych dwóch sezonów wstecz, no to faktycznie te 40 punktów zazwyczaj gwarantowały utrzymanie. No właśnie, 13 punktów zdobytych, 27, matematyka jest nieubłagana, dwukrotnie więcej punktów trzeba teraz zdobyć, niż macie na koncie. Ty wiesz, jacy chłopcy przyszli do zespołu, wiesz, jak z trenerem się od 3 tygodni pracuje. Wiesz, co było, wiesz, co jest. No i właśnie, chciałem Cię zapytać o to, co będzie. Czy Twoim zdaniem są
realne nadzieje na to, że ten co drugi mecz, no bo to wynika po prostu z tej matematyki, co drugi mecz trzeba wygrywać, jest na to realna nadzieja? Czy wasze utrzymanie trzeba będzie ewentualnie już traktować troszeczkę w perspektywie no, małego sportowego cudu? Jak ty do tego podchodzisz? Ja podchodzę do tej sprawy bardzo optymistycznie. Jestem świadom tego i każdy w zespole jest świadomy, że czeka nas trudne zadanie, gdzie każdy z nas będzie musiał dać siebie 100%, ale patrząc na to, jak każdy z nas ciężko pracuje na treningach i jak to do tej pory optymistycznie wyglądało z tych pierwszych dwóch sparingów, gdzie uważam, że jako zespół i również indywidualnie zaprezentowaliśmy się z dobrej strony, to trzeba optymistycznie patrzeć na następną rundę. Myślę, że jeżeli trochę szczęścia tak samo nam dopisze, które jest nieodzowne w sporcie, to myślę, że damy Hutnikowi drugą ligę na następny sezon. A jeżeli mogę, to piłkarzowi no nie wypada inaczej odpowiedzieć, ale rozumiem, że jest dobrze, idzie to wszystko w dobrym kierunku, no ale chciałem też prezesa zapytać o ten wątek, czy prezes widzi szansę, no musi widzieć szansę, ale czy będzie traktował ewentualne utrzymanie Hutnika właśnie też jako taki sportowy ewenement i duże osiągnięcie, czy jednak jest to założone, że to trzeba zrobić i koniec, kropka? Znaczy, no wiadomo, no, my nie wyobrażamy sobie innego rozwiązania niż to, że uda nam się ligę uratować, no po to te wszystkie zmiany w klubie, które one następują, w zasadzie pierwszą była zmiana trenera, no ale za nią idą kolejne zawodnicy, którzy zostali tutaj bardzo szczegółowo przez trenera przedstawieni. To też, tak jak trener wspomniał, nie są to zawodnicy przypadkowi z łapanki, tylko wyselekcjonowani przez trenera, których tutaj my dostaliśmy tylko zadanie jakby sfinalizować, więc no, jest zespół ułożony w taki sposób, że no na pewno będzie mocniejszy. O ile będzie mocniejszy i jak to wpłynie na wyniki, no mamy nadzieję, że znacząco. No pamiętamy też o tym, że tych meczów gramy trochę więcej u siebie i tak dalej, i tak dalej. Jest trochę tych czynników jeszcze innych, które tutaj komplikowały nam tą pierwszą rundę, mecze na Garbarni, no to co wszyscy wiedzą. Tutaj od początku jakby będziemy świadomi, gdzie gramy, jak gramy, kim gramy i z kim gramy, więc no, mam nadzieję, że wykorzystamy to doświadczenia z pierwszej rundy, doświadczenia trenera, który już miał okazję się o tą drugą ligę bić ze skutkiem prawie że dobrym, tak? Bo tam brakło w zasadzie bardzo niewiele, patrząc na to, z jakiego punktu Stalowa startowała po pierwszej rundzie, także liczymy na to, że tutaj mając te wszystkie doświadczenia i atuty, nam się uda tą drugą ligę obronić. To jest cel absolutnie priorytetowy i realny. I bardzo realny. Okej, dziękuję. Ja kontynuując ten wątek, który już napocząłem, czyli transferów, panie prezesie i panie trenerze, czy to już jest koniec? Czy jeszcze będą jacyś zawodnicy pod lupą? Pan prezes, też tu muszę złapać troszeczkę za słówko, pamiętam w pierwszym odcinku Zagiętych, pan mówił, że też kiedy będzie już startować Ekstraklasa, czy też bliżej będzie startu pierwszej ligi, to te kadry będą się już klarować na tych wyższych poziomach rozgrywkowych i tam też mogą pojawić się jakieś szanse na ściągnięcie zawodników z przeszłością no, w ligach wyższych. Dotychczas, tak jak już też pan trener zaznaczył, ściągnęliście zawodników wyróżniających się, ale w lidze niżej. Jak się pan prezes teraz ustosunkuje do tego? Czy będą jeszcze jakieś ruchy? Czy szukacie, panie trenerze, również tutaj do trenera pytanie, czy szukacie jeszcze jakichś zawodników? Znaczy, czy kadra jest już zamknięta? Sprawa wygląda tak, że my cały czas sondujemy tutaj rynek, ten ekstraklasowy właśnie pod kątem młodych zawodników. To jest proces ciągły, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te pozycje, które, bo to też już chcemy tak punktowo się wzmacniać, nie na zasadzie, że ktoś jest z ekstraklasy i młody i tutaj będzie nam pasował, bo my w zasadzie w tym momencie szukamy tak naprawdę głównie środkowego obrońcy. To jest jeszcze taka pozycja, którą moglibyśmy wzmocnić dodatkowo. Najlepiej, żeby to był młodzieżowiec. No i tutaj pod tym kątem sondujemy cały czas kluby z ekstraklasy, no ale jest to rynek dość mocno przeczesany i bardzo wąski, jeżeli chodzi o tego typu zawodników, którzy dochodząc do naszego zespołu podnieśliby jego poziom, czy choćby wzmocnili rywalizację. No nie ma takich zawodników wielu, kilku mieliśmy gdzieś tam na tapecie, natomiast no te tematy jakby ciężko sfinalizować z jednej strony, no musi być jakby tutaj dwie strony muszą chcieć takiego rozwiązania. Zawodnicy młodzi po pierwsze nie do końca chcą być puszczani przez kluby, ale też sami cały czas czują jakąś tam szansę, że gdzieś się w tych klubach ekstraklasy załapią, więc tutaj na tą chwilę no po prostu dalej
Dalej czekamy. Takie rozwiązanie wchodzi w grę, natomiast nie do końca będzie ona, no ono od nas tutaj zależne. No jeżeli ciekawy zawodnik się pojawi, to na pewno będziemy rozmawiać. Natomiast na tą chwilę konkretnego nazwiska na tapecie nie ma. Środkowy obrońca Łukasz Kędziora tutaj kamienna twarz zachowana, także bardzo, bardzo spokojnie to przyjął. A panie trenerze, coś więcej pan doda? Środkowy obrońca, to znaczy, że jeżeli szukacie na tą pozycję, już tak złapię też za słówko, to można się spodziewać też, że ktoś będzie, że tak powiem, nie tylko in, ale również out? Znaczy może zacznę od pierwszego wątku, jeżeli chodzi o młodego zawodnika. I tutaj zawodników z Ekstraklasy uważam, że to nie będzie łatwy transfer ze względu na to, że ci chłopcy gdzieś tam czują swoją szansę, chcą być jak najwyżej i przede wszystkim, jeżeli już ktoś by miał robić taki ruch, to wydaje mi się, że albo by się wiązało to z jakimiś tam kosztami, jeżeli chodzi o wypożyczenie danego zawodnika. Często są też zobowiązania, jeżeli chodzi o ilość minut grania, bo jeżeli zawodnicy z wyższej ligi już schodzą niżej gdzieś łapać minuty, to na pewno gdzieś tam klub chce się zabezpieczyć, że po coś oni tam idą. I wydaje mi się, że po tym, jak na chwilę obecną, gdzie tak naprawdę spodziewaliśmy się jakichś tam dwóch czy trzech ruchów, jeżeli chodzi o takiego zawodnika, cały czas jest cisza. Wydaje mi się, że w tym temacie już się nic nie rozwiąże i zawodnika, jeżeli chodzi o z wyższej ligi, z ekstraklasy, takiego będzie nam bardzo ciężko pozyskać. Nie ukrywam, że no szukamy tu, tak jak pan prezes wspomniał, rozglądamy, no ale tak jak to się zaczęło od na początku tego wywiadu, są rzeczy, które nas też blokują i jakieś tam rzeczy, których nie możemy przeskoczyć, jeżeli chodzi o budżet klubowy. No i jeżeli nie uda nam się tego tutaj domknąć ze strony pana prezesa, pana dyrektora i tutaj obliczenia budżetu klubu, to na pewno klub nie może zrobić czegoś ponad wyrost, no bo później ktoś musi za finanse klubu wziąć odpowiedzialność i ja to też jako trener w pełni rozumiem. Także no, będziemy tutaj na ten temat na pewno rozmawiać, będziemy szukać jakiegoś rozwiązania. No jeżeli no, nie będziemy w stanie, no to będziemy radzić sobie tak na chwilę obecną, jak jesteśmy. No, co do rywalizacji, Łukasz, uważam, że tutaj to nie ma też co patrzeć na kogoś, kto przychodzi. Trzeba patrzeć na siebie, wykonywać swoją robotę jak najlepiej i się bronić na boisku. I wydaje mi się, że kto by nie przyszedł, to na chwilę obecną to na pewno skład nie jest znany, nie jest powiedziane, kto będzie grał i ile. I na pewno na każdej pozycji byłoby idealnie, gdyby była wyrównana rywalizacja, tak jak ma to miejsce na prawie wszystkich już teraz pozycjach w zespole. I tylko to może podnieść wartość i jednostki, i całego zespołu. To ja mam pytanie do Łukasza, bo prezes wcześniej wspomniał, że atutem poniekąd Hutnika w walce o utrzymanie ma być to, że no sporo meczów będzie na własnym stadionie rozgrywanych w tej rundzie. No właśnie, ale prawdopodobnie trzeba przynajmniej tak założyć, że tych kibiców na trybunach no może braknąć. Do tego pewnie wątku jeszcze wrócimy i zapytamy prezesa, czy coś o tym wiemy. Natomiast Łukasz, dla ciebie, jako dla piłkarza, czy granie na własnym stadionie, no ale bez kibiców Hutnika, którzy no niewątpliwie są tym 12 zawodnikiem drużyny od zawsze, oni przychodzą na spotkania, stają gdzieś za bandami, za ogrodzeniem i dopingują, no ale to nie jest to samo. Czy granie na własnym stadionie, ale bez tego takiego faktycznego dopingu, zorganizowanego dopingu, to jest atut dla piłkarzy Hutnika? Myślę, że zdecydowanie, tak zostało powiedziane. No, my czujemy cały czas to wsparcie kibiców, wsparcie całej tej społeczności związanej z klubem. No, choćby tak, jak zostało powiedziane, że kibice po prostu przychodzą nawet pod stadion, mimo tego, że nie mogą zostać wpuszczeni ze względu na obostrzenia związane z pandemią i cały czas dają nam znak, że są z nami, wspierają nas i chcą nam pomóc w tej walce o utrzymanie. A no, drugą sprawą jest to, że no, jednak te mecze wyjazdowe są zdecydowanie cięższe ze względu na nieraz dalekie podróże, które trzeba odbyć przed samym spotkaniem. Tutaj oczywiście klub za każdym razem nam zapewniał bardzo dobre warunki, jak chodzi o miejsca noclegowe czy sam przejazd. Mieliśmy wygodne zawsze autokary, no jednak mimo wszystko ta podróż nieczęsto prawie 8 czy 9 godzinna, jak się jedzie na mecz na przykład do Elbląga czy do Stargardu, no to zdecydowanie po prostu męczy też organizm i tutaj gdzieś też ja i myślę, że większość chłopaków zespołu patruje tej przewagi, że no będziemy tutaj u siebie grali na boisku, które też znamy, gdzie dobrze się czujemy i tanio skóry tutaj nie sprzedamy na pewno. Czyli w pół drogi, bez kibiców ciężko, ale przynajmniej nie trzeba jeździć na wyjazdy. No, znaczy bez kibiców, no tak jak powiedziałem, no, kibice gdzieś tutaj cały czas krążą wokół nas, wokół stadionu i no, jest odczuwalne to wsparcie, które nam
udzielają. Myślę, że warto odbić to pytanie do prezesa od razu. Czy wiemy coś na ten temat? Czy kibice się pojawią na stadionach drugoligowych, czy nie? Czy coś w ogóle piszczy w trawie? Jesteśmy świeżo dzisiaj po konferencji i pewnych znowu zmianach, jeżeli chodzi o te epidemiologiczne wszystkie tutaj obostrzenia. O piłce, o kibicach nie było, przynajmniej ja nic nie wyłapałem, też nie śledziłem tego w całości. Natomiast no, patrząc tak zdroworozsądkowo, no, skoro będzie można pójść do muzeum, no to ja uważam, że na otwartą przestrzeń stadionową, no dla mnie już wcześniej to było trochę niezrozumiałe, że gdzieś tam pewne obszary są otwarte, akurat stadiony są zamknięte, gdzie no, faktycznie to jest... To są zawody rozgrywane na świeżym powietrzu, na zewnątrz, więc ja uważam, że powinno być dopuszczona możliwość tego, żeby kibice byli na meczach. Może nie w 100%, ale w jakimś takim, tym oczywiście rozsądnej ilości, tak żeby można było zachować wszystkie obostrzenia. Natomiast no to my dzisiaj sobie na to pytanie nie odpowiemy, tak? No bo to musimy czekać tutaj na decyzje odgórne i się do nich stosować, ale no ja jestem dobrej myśli, mam jeszcze trochę czasu, także pewnie też więcej osób będzie zaszczepionych i generalnie już będziemy też jakby bardziej jako społeczeństwo odpornieni, także no ja liczę na to, że będziemy grać z kibicami. Czy od pierwszego meczu zobaczymy, miejmy nadzieję, że od pierwszego, ale liczę na to, że będziemy grać z kibicami, bo dla nas byłby to na pewno bardzo duży atut. Miejmy nadzieję, że te obostrzenia już będą luzowane, tak już, że tak powiem, mówiąc ogólnie, bo naprawdę wydaje mi się, że to jest ten czas, że tutaj kibice powinni przynajmniej w jakimś stopniu wrócić na stadiony i mamy nadzieję też wszyscy, że tak się stanie. Wracając do kwestii piłkarskich, panie trenerze, dwa sparingi za wami. Pierwszy w Rzeszowie, ulegliście Resowi 3-0, choć bramki już pod koniec meczu, z tego co... I chyba sparing po treningu siłowym w ogóle tak, zagrany. Tak, dokładnie. Także tutaj też powiedzmy inaczej to mogło troszeczkę wyglądać, jeśli chodzi o wynik, a inaczej o przebieg spotkania i cały anturaż. Drugi sparing wygrany u siebie 3-1 z wyżej notowanym rywalem GKS-em Jastrzębie. Szczególnie w pierwszej połowie ta gra naprawdę mogła imponować. Jak pan się zapatruje zarówno na ten pierwszy sparing, jaka była różnica? Czy te mechanizmy już zaczęły funkcjonować tak, jak mógłby sobie pan tego życzyć w tym drugim sparingu? Może zacznę od tego, że każdy sparing gramy po treningu siłowym i tak to będzie już do końca. Jak to mawia klasyk, piłka się musi zmęczonej nogi trzymać. A tak naprawdę tutaj trening siłowy jest tutaj przez nas bardzo mocno akcentowany i tutaj zawodnicy już są coraz lepiej do tego zaadoptowani, także wydaje mi się, że ten drugi sparing to było już takie pokłosie tego, że nie było takiego szoku po tym treningu siłowym, tylko zawodnicy podeszli do tego tak, jak podchodzą do treningu, w trakcie treningu do normalnego treningu. Bardzo często tak samo mamy w tygodniu, że najpierw zaczynamy treningiem siłowym, później wchodzimy na boisko. Co do samych sparingów, ze sparingu z Resowem graliśmy też, ja uważam, w pierwszej połowie bardzo dobrze. Tam było bardzo trudne boisko. Nie ukrywam wtedy, że wiele rzeczy nam jeszcze nie funkcjonowało tak, jak powinno, bo wtedy byliśmy, bardzo mocno skupialiśmy się na ofensywie i tak naprawdę chcieliśmy próbować grę do przodu, próbować rzeczy, które udało nam się wypracować podczas treningu poprzedzającego ten mecz. Także mieliśmy niekiedy jakieś tam problemy w defensywie. Gdy w drugiej połowie wyszli zawodnicy, którzy są młodsi bądź mniej doświadczeni, te problemy zostały jeszcze bardziej gdzieś tam uwidocznione i to spowodowało utratę tych goli. Z Jastrzębiem już tutaj skupialiśmy się mocniej przez cały tydzień na grze defensywnej i tutaj już było widać w pierwszej połowie, że tak naprawdę nie zostawiamy wiele miejsca, gramy bardzo blisko, gramy dobrze w kompakcie i tutaj ten mecz był, można powiedzieć, pod naszą kontrolą w pierwszej połowie zdecydowanie i no nie da się ukryć, że widzę różnicę, widzę, że ten zespół już z meczu na mecz wygląda coraz lepiej, no ale tak jak mówię, no jeszcze też musimy twardo stąpać po ziemi, dużo roboty przed nami, ale idzie to wszystko w dobrym kierunku, powiem, fajny grunt, bardzo podatny na wiedzę, na chłonięcie wiedzy, mówię o zawodnikach, o materiale, na którym pracuję i uważam, że tutaj materiał, który przyswajają, pracę, którą wykonujemy,
wchodzi bardzo szybko i fajnie to działa, także jestem dobrej myśli. Czyli rozumiem, że taką najlepszą formą odnowy dla trenera, można powiedzieć, to jest odnowa zapierdzielać. No tak, no dokładnie. Poza tym no, dla mnie bardzo dobrą odnową jest to, jak ja później biorę nagranie, oglądam mecz i widzę, że coś dobrze funkcjonowało i funkcjonowało tak, jak tego chcemy, także można powiedzieć, że wtedy się relaksuje. Rozumiem. Łukasz, powiesz coś na temat treningów? jakie różnice pomiędzy poprzednim trenerem? Może tutaj nie do końca będziesz chciał jakoś to bardzo porównywać, biorąc pod uwagę, że były trener jest teraz dyrektorem sportowym, ale jak ci się trenuje u trenera Szymona i dlaczego tak dobrze? Znaczy, no to tak jak powiedziałem, myślę, że tutaj no, nie chciałbym za bardzo porównywać gdzieś tam, jak to było, jak jest. No myślę, że nie ma co wracać, trzeba się patrzeć przed siebie. Jasne. Ważne jest to, co przed nami, a jak chodzi o treningi z trenerem Szydełko, no to na razie jak to w okresie przygotowawczym, no dostajemy w kość, jest duża objętość treningowa, tak jak trener powiedział, często trening zaczynamy treningiem siłowym, a następnie od razu przechodzimy na boisko, gdzie no, wdrażamy się w ten system, który w Polsce jest rzadziej spotykany, z tym trójką obrońców. No, skradłeś mi kolejne pytanie, bo właśnie chciałem się zapytać, jak sobie radzisz i jak w ogóle widzisz zespół w tym ustawieniu, no bo mówię, no już chyba nie jest wielką tajemnicą, że Hutnik raczej będzie grał 3-5-2 na wiosnę. No, myślę, że to nie jest to jakaś tajemnica, każdy może przyjść na sparing, no właśnie, zobaczyć jak tak. To... jak to wygląda, w jakim ustawieniu próbujemy grać i jakie jest ustawienie preferowane przez trenera Szydełko. Ja się w tym ustawieniu czuję dobrze, mam tutaj też dużo zadań ofensywnych, mogę gdzieś tutaj też spróbować się ze swoją kreatywnością i atakami, ale też no, ten system daje nam dużo atutów w defensywie. Jakby no, z ustawienia z 3-5-2 przechodzimy do ustawienia z piątką obrońców, jak bronimy w kompakcie. I tutaj też no, wiemy, że z tą grą defensywną był lekki problem w rundzie. Straciliśmy za dużo tych bramek i myślę, że tutaj to ustawienie może nam właśnie w tym pomóc. No ja bym chciał pozostać przy aspektach taktycznych, jeżeli już o tym mówimy, a ja bym chciał zapytać o ofensywę, bo w rundzie jesiennej Świątek 6 bramek, Kielisz 3, no i właściwie pozostali zawodnicy tych bramek strzelali mniej. Czy w zamyśle trenera, o ile może trener w ogóle zdradzać takie tematy, bo to jest poważne granie przecież, ten licznik bramek ma się rozkładać na wszystkich zawodników w miarę porówno? Czy ma być jakaś typowa dziewiątka, czy w ogóle trener nad tym się nie zastanawia, byleby ktoś strzelał, byleby były punkty? Jak to trener do tego tematu podchodzi? No powiem może w inny sposób, że staramy się wypełnić pole karne zawsze większą ilością zawodników, żeby minimum 3 zawodników było w polu karnym, do kogo w danym momencie zostanie zagrana piłka, jaka zostanie podjęta decyzja przy ostatnim podaniu, to już wynika z kreatywności zawodnika, ale dążymy do tego, żeby miał wiele opcji, co wiąże się z tym, że te bramki na pewno będą, mam nadzieję, rozkładały się na większą ilość zawodników, ale będzie to w jakimś tam stopniu, przynajmniej w moim odczuciu, tego bym chciał, żeby to było zróżnicowane, bo wtedy będzie świadczyło o tym, że zespół jest bardziej nieprzewidywalny i tak naprawdę nie trzeba się skupić tylko na jednym zawodniku, żeby go wykluczyć, aby zespół przestał stworzyć sytuacje bramkowe, ale każdy będzie musiał być czujny w każdym momencie, co będzie na pewno naszym atutem i też do tego dążymy. Czyli elastyczność i ten ciężar na większą ilość barków. W skrócie tak. Dzięki. Najbliższe sparingi to Podhale i Zagłębie Sosnowiec. Miesiąc do ligi, będziecie przechodzić powoli, dawkować sobie tą naturalną nawierzchnię, bo teraz zapewne głównie trenujecie, panie trenerze, na sztucznej nawierzchni. No na pewno na chwilę obecną nie mam takiej nawet możliwości, nawet o tym nie śnimy, bo pierwszy raz od dłuższego czasu mamy normalną w miarę zimę i nawet nie widać zieleni, więc no jeżeli nadarzy się tylko taka możliwość, jeżeli nadarzy się taka możliwość, że boisko będzie się nadawało, może będzie wcześniej włączone ogrzewanie boiska, to wtedy
będziemy chcieli na pewno wejść na trawę, ale nie jest to dobre cały czas też się przemieszczać między sztuczną boiskiem a trawą, także na pewno będziemy chcieli zrobić tak, że jak już będziemy szli na naturalne boisko, to żeby na nim pozostać dłużej, ale tak na chwilę obecną to jest to trudna rzecz chyba w całej Polsce, więc musimy jeszcze chwilę poczekać. Jeszcze wracając do kwestii piłkarskich, widzę, że słowo kompakt tutaj bardzo popularne w szatni w ostatnich dniach, bo i Łukasz o tym wspomniał, i pan trener. Na czym będziecie pracować w najbliższych tygodniach? Na fazach przejściowych. Teraz pracujemy i jest to trudny trening, który jest chaotycznym treningiem, ale tutaj staramy się z tego wycisnąć jak najwięcej i te fazy bardzo krótko trwają w meczu, a uważam, że są najważniejsze i mamy pierwszy tydzień już takiej pracy za sobą. Jeszcze jutro musimy go, że tak powiem, zamknąć w całość i teraz będziemy już w meczu, mam nadzieję, lepiej się jeszcze organizowali, jeżeli chodzi o zachowania po przechwycie piłki. No i później w przyszłym tygodniu dalsza praca nad fazą przejścia z ataku do obrony. No i tyle. Później to już będziemy pracować kompleksowo, żeby już skupiać się tylko na rzeczach, które jeszcze nie do końca dobrze funkcjonują. I później wchodzimy do ligi, bo tak naprawdę tego czasu już nie jest wcale tak dużo. No właśnie, a propos ligi, wchodzenia do ligi, tu Łukasza chciałem zapytać, bo pierwsza kolejka 27-28 lutego, no ale Hutnik ma tak terminarz rozpisany, że pauzuje. No i właśnie jak to jest z punktu widzenia klubu szatni piłkarza, czy to, że wy wejdziecie tą teoretycznie drugą kolejkę wiosenną, to jest dla was ułatwienie, no bo jest tydzień dłużej treningu, czy to jest utrudnienie, no bo w nogach się nie ma tego pierwszego spotkania, no i z treningu się wychodzi, a nie z gry właściwie do tego pierwszego rywala, dla którego się jest rywalem drugim. W waszym przypadku GKS Katowice, tak. Ja myślę, że w tym przypadku rozpatrywałbym to w roli naszego atutu. No, tak jak wspomnieliśmy, wdrażamy się w nowy system gry, w którym większość chłopaków jeszcze nie miała okazji do tej pory grać. I ten dodatkowy tydzień treningów może nam dać tą dodatkową przewagę, że każdy z nas będzie jeszcze bardziej świadomy tego, co ma robić na boisku, kiedy i jak to ma robić. I dzięki temu z większą mocą i z większym impetem wejdziemy w tą drugą rundę. A pan, panie prezesie, z takiego organizacyjnego punktu widzenia, klubowo-dyrektorskiego? Znaczy, no tam była jeszcze jedna opcja, bo Stal Rzeszów bardzo chciała zagrać mecz zaległy, który mamy jeszcze z poprzedniej rundy, tydzień przed faktycznym rozpoczęciem się ligi. Czy my byśmy zagrali mecz i mieli dwa tygodnie przerwy, ale no, na to my się nie chcieliśmy tu zgodzić. Zresztą trener też bardzo oponował, żeby takiego rozwiązania nie przyjmować. No, ale temat jest zamknięty? Czy się temat jest zamknięty, ten mecz będzie 10 marca, także będzie wtedy na tłok, gdy dużo meczów się gdzieś tam na siebie nałoży i będzie taki okres bardzo ciężki. I tym lepiej może, że ten pierwszy mecz gramy jakby w drugiej kolejce, bo będzie więcej czasu, żeby później do tego ciężkiego terminarza się przygotować. Także ja uważam, że z tej racji nawet jest to dla nas korzystne. Rozumiem. Panie prezesie, jeszcze do pana pytanie. Ostatnio w mediach zaczęły się takie przesłanki pojawiać, że w drugiej lidze może pojawić się sponsor tytularny, że może to troszeczkę zmienić różne kwestie organizacyjne, chociażby transmisji z meczów. Jak w ogóle wygląda, tak uchylając rąbka tajemnicy, to chodzi o jedną z firm bukmacherskich, takie słuchy chodziły, która chciałaby się zaangażować w bycie takim właśnie sponsorem głównym rozgrywek. Co pan może powiedzieć na ten temat? Tak, są takie rozmowy, one generalnie są już na w zasadzie ostatnim zakręcie, można powiedzieć. Dostaliśmy już jakby ostateczny projekt umowy też tutaj jako kluby do weryfikacji, do odniesienia się co do jej treści. Było już głosowanie też nad w ogóle zasadnością podpisywania takiej umowy. My jako klub byliśmy za, z tego co wiem 15 klubów było za, 3 było przeciw, jeden nie wziął udział w głosowaniu, także no, generalnie można powiedzieć, że jest to już wszystko dopinane na ostatni guzik, między innymi poza sprawami finansowymi, bo tam będzie jakieś wsparcie finansowe przez sponsora ligi dla klubów. Nie będą to jakieś ogromne pieniądze, ale zawsze, szczególnie dla takich klubów jak my, no to jest na pewno ważna sprawa. Natomiast no, jest tam też poruszona kwestia transmisji z meczów i według tej umowy wszystkie mecze mają być transmitowane
na kanałach otwartych w internecie. Także no, będzie to na pewno też ciekawe dla kibiców, bo będą mieli łatwiejszy dostęp tutaj do spotkań, nie tylko naszej drużyny, ale innych. No także z punktu widzenia kibica będzie to, mi się wydaje, rozwiązanie dobre. My jesteśmy za tym, żeby to wprowadzić, no i czekamy na finalne efekty rozmów Stowarzyszenia Druga Liga tutaj właśnie z tym partnerem. Super, bardzo dziękuję. Jeszcze pytanie do Łukasza. Łukasz, personalnie, jak ty, że tak powiem, widzisz swój rozwój piłkarski, na czym się skupiasz w tym momencie, bo w 2018 roku były testy, chociażby w Brukbecie, Termalice Nieciecza, też w Sandecji. Jak ty po tej ciężkiej kontuzji, która na pewno gdzieś tam odcisnęła piętno na twojej karierze, czy też przygodzie z piłką, bo zaraz cię tu chłopaki z szatni będą pompować. Jak ty się odnajdujesz w tej sytuacji, jakie cele sobie stawiasz i jak się czujesz przede wszystkim? Znaczy teraz czuję się bardzo dobrze. No, takim celem dla mnie jest to, żeby już nigdy taka sytuacja się nie powtórzyła. Teraz dużo większą uwagę przykładam do spraw regeneracji, po prostu dbania o swoje zdrowie, a jak chodzi o cele moje osobiste, to moją ciężką pracą zasłużyć sobie na zaufanie trenera i żeby występować w każdym meczu, a jak już wystąpię, no to żeby zaprezentować się z dobrej strony. W taki sposób, żebym ja osobiście jakieś ciepłe słowa mógł słyszeć na swój temat oraz żeby mój występ przynosił korzyści dla drużyny i dla całego klubu. No, masz 22 lata jeszcze, to jest dobry wiek i jesteś młody tak naprawdę, więc gdzieś tam twoja głowa sięga marzeniami gdzieś wyżej? No, na pewno. Myślę, że każda osoba, która gra w piłkę, żyje marzeniami. No, nie jest to długa przygoda, jest to tylko kilka lat tak naprawdę, kiedy no, możemy się cieszyć tym, co robimy na poziomie zawodowym i każdy gdzieś marzy, żeby zagrać jak najwyżej. Czyli układ marzeń to z Hutnikiem w pierwszej lidze albo w Ekstraklasie? Jeżeli będzie taka możliwość, to pewnie. Tego życzymy. Tak byłoby najlepiej. I myślę, kończąc powoli, bo tutaj też nie będziemy może tak długo, że tak powiem, rozmawiać jak w ostatnim odcinku. Panie prezesie, ostatnio też głośno zrobiło się o sukcesach Hutnika w sekcji e-sportowej, bo też tam pod Paweł Pituła, były zawodnik Hutnika. Paweł, serdecznie Cię pozdrawiamy. Bardzo zaangażował się w rozwój tutaj tego obszaru. Ćwierćfinał Pucharu Polski, przegrany wprawdzie z GKS-em Jastrzębie, także można powiedzieć, że zespół realny pomścił tutaj sekcję e-sportową. Jak pan prezes się na to zapatruje? Będzie rozwój też tej sekcji? Będziecie jakoś wspieracie? Czy to jest osobny w ogóle twór? Jak to wygląda? Fajnie, że powstało takie skrzydło tutaj w klubie, bo jest to, wiadomo, coś ciekawego, coś nowego, coś innego, natomiast jest na to zapotrzebowanie. Bardzo dynamicznie rozwija się ta dziedzina sportu. To już nie jest zabawa, to już są profesjonalni zawodnicy, zresztą no tutaj ta porażka z GKS-em Jastrzębie, no to też tam byli zawodnicy ponoć mistrz Polski, czy jakiś tam reprezentant Polski, no także to już naprawdę są poważne zawody i też to było widać po zainteresowaniu tutaj występami chłopaków, że z każdym meczem ilość odwiedzin i transmisji, która gdzieś tam w internecie była dostępna ogólnie, no coraz większe zainteresowanie. Także widać, że no, jest to ciekawy kierunek rozwojowy, więc na pewno będziemy wspierać tutaj chłopaków i będziemy mocno trzymać za nich kciuki. No, mam nadzieję, że będą też... Akademię może, mało lat. No, jest to jakaś tam pewnie możliwość też rozwijania się i jakiegoś tam dalszego rozszerzania tutaj funkcjonowania klubu. No zobaczymy. To jest coś nowego, coś ciekawego. Pozytywnie się na to bardzo pozytywnie, oczywiście. Szymon, chcesz coś jeszcze dodać? Chciałem podziękować za udział. Super. No to dziękuję wszystkim gościom, którzy byli obecni w naszym programie i zapraszamy na kolejne odcinki Zagiętych na Hutniku. Maciej Szcześniewski. Dziękuję i pozdrawiam.